Witam Was tutaj, cześć, chciałem wyjąć. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cityska z PlayStation 4 Campus. Wyjeżdżamy sobie tutaj do naszego miasta. Proszę bardzo, ładnie, oczywiście wiadomo jakim samochodem, tak, tego nawet nie muszę mówić. Przejdźmy się dalej do naszego kampusu, takim tutaj trochę niecodziennym właśnie. Intro zaczynamy. To samochody najbliżej, one się niestety lagują, jak widzicie. A no akurat z tym nie mam co zrobić. No całkiem od tej perspektywy powiedziałbym, że nawet ładnie wygląda tutaj. Mamy przemysł, z drugiej strony właśnie widzimy tutaj całkowicie to wszystko inaczej wygląda. Czy jakieś już zabudowanie mieszkalne i tego typu. Zmienię sobie pas. Dobra. I mamy kolejny most, duży, bo czteropasmowy aż. I wjeżdżamy sobie do, widzimy już teraz po naszej tutaj lewej stronie wielkie biurowce IT. No to wygląda ładnie, to wygląda naprawdę ładnie. Jedziemy sobie tutaj, jedziemy. W ogóle też jest całkiem niezły, ładny ruch tutaj z tego co widzę, jeżeli chodzi o samochody. Niestety, jeżeli chodzi o wjazdy tego miasta, nie możemy wjechać normalnie, tak jak widzę się. Ponieważ ten tryb nie działa na tunele. A my tu zrobiliśmy sobie tunel, ale spokojnie jest druga droga, którą możemy sobie spokojnie tutaj jeszcze z niej skorzystać. Ale mam na myśli tą. Tak, tutaj cię wyprzedzimy po zewnętrznej. No. Ajajaj, wybiliśmy chyba tam trochę. Nie. Ja wiem czym jadę. No, latarnię też skosiliśmy. Drugą latarnię skosiliśmy. Dobra, wyprzedziliśmy. Ojojoj, i już nie przeżyliśmy. Dobra. Tutaj po zewnętrznej go wyprzedzimy. I... Dobra, przesun. Ojojoj, jeszcze drzewa pokosimy. W sumie rzeczywiście te drogi mogą być bardzo trudne, no. Dobra, jedziemy. Samochodzik. Z jakiś korek? Dobra, jaki jest korek, to... Nie było kolega, to nie wiem, czy ten samochód nie chciał jechać. No, wjeżdżamy na drogę główną i wam pokażę kampus, bo to chciałem wam na razie pogadać. Mianowicie trochę przy kampusie się zmieniło. Dobra. Tak, ja muszę się nauczyć dokładnie korzystać z tutaj, bo tutaj jest bardzo rozwinięta fizyka w tym trybie. I ja nie do końca jeszcze umiem z niej korzystać w 100%. Dobra, przejdźmy się do kampusu, tak, bo trochę tam zmieniłem, jak może zobaczyliście na ostatniej miniaturce. Dosyć mocno się tam zmieniła, jak wyglądało. Dałem drzewka. Bambaj jedzie inną trasą, bo przez ten Bambaj nie jeździła kolej linowa w ogóle. Była nieużywana. I to mi się bardzo nie spodobało. Przejedziemy się teraz dla Bambajów, ale to chyba nie jest żaden problem. No tak, tu jest nawet tunel i tu jest wjazd właśnie. I zobaczcie, drzewka. Pełno jest tutaj drzewek, więc naprawdę to ciężkie wygląda. Tutaj mamy też ścieżki, jak widzicie na górze. Ludzi nie ma, normalnie tutaj jest pełno ludzi. Chodzą tu oni tutaj, tylko jak jesteście w tym trybie, to wszyscy ludzie znikają. Nie wiem czemu, może po to, żeby ich nie rozjeżdżać. Tutaj widzimy nasz park, jeden z parków i tu wjeżdżamy na dół. No, poczekamy aż ten Bambaj pojedzie. Nie wiem jak ich wyminąć kompletnie. I tutaj są właśnie nasze... to nie są bambusy, tylko cheese. Tak. Chyba, trudno. Nie chcesz się ruszyć, to cię wyprzedzimy w ten sposób. No i tam oczywiście do tego cheese'u też jakieś są dojścia. Tutaj widzę, że jest jakaś skałka. Tak, tak, bo tutaj też taką skałkę zrobiliśmy. Okej. Okay. Okej, widzę, że jest problem, bo nie ma jak przejechać. Okej. O, dobra, drzewa po prostu rozwaliliśmy. Widzę, że się tutaj nieźle pokotłowało. Poczekaj, nie, bo ja chcę tam dojechać. No, jedziemy dalej. Ojojojojojojoj, drifta podobimy, Bambaj po prostu przejeżdża. No widzicie, Bambaje można zrobić wszystko. Okej. No i teraz już powinniśmy być gotowi i zwarci do podróży. No jeszcze jest kolejny. Ile tych tutaj kamieni na postawiamy? Tak, bo tutaj też są skałki na górze. I przez te skałki one tutaj są dosyć ładnie tutaj powmontowywane. No to trzeba trochę to omijać. No to ominiemy sobie tutaj po zewnętrznej. Tak, tutaj dodałem jeden przystanek taki jest. Trochę na razie na pustkowiu. Ale rzecz, którą dodałem, to jest park. Dookoła tego całego tutaj naszego kampusu teraz jest położony park z różnymi molami, różnymi atrakcjami. Restauracji jeszcze nie dorzuciłem, to jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Tutaj, jak widzicie, przebudowałem to jest całkowicie na nowo. Wejdźmy sobie tutaj. Czekaj, tutaj. Nie. Tutaj się przerzućmy na tryb chodzenia, żeby już tutaj nie traktować. I jak widzicie, można sobie tutaj pochodzić i to pozwiedzać. Więc tak wygląda nasz kampus aktualnie w dołu. Tutaj jest miejsce przygotowane na kolejne budynki, tak? Ale widzicie, nasz kampus po prostu teraz naprawdę odżył. Tutaj bambusowy zrobiłem. Z kolei przy tej hali sportowej. Ale to jest naprawdę, powiem wam tyle, na wysokim poziomie. To jest naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda. Mamy multum, że dużo na tym czasu spędziłem. Mamy też jakieś tutaj jaskinie, o, proszę bardzo, jaskinie tutaj jest jedna.
Też są jakieś inne tutaj skałki poustawiałem, tak żeby tutaj się działo i nasz bambajo, tak jak mówiłem, też tutaj i nasz park tutaj się pojawił teraz. Tutaj się ciągnie tutaj tędy cały czas i dochodzi on sobie aż w końcu tutaj i tutaj jest trochę bulwadów, takich kawiarenek i tego typu. I nie wiem, czy to też było na odcinku, tutaj mam jedną ścieżkę zrobioną. Tutaj multum ludzi korzysta na rowerach, jako piesi i tak dalej, korzystają i się poruszają. Tu jest też kolejna, chyba już ona była na odcinku robiona. No mi wydaje mi się, że była, więc jakby coś tutaj też takie coś jest. Dobrze. Mamy popyt na ludzi, więc zaraz z nim się zajmiemy. Ludzie będą się budować teraz najbliżej tam, w tym rejonie, tak mi się wydaje. Bo tutaj już jest całkiem nieźle. W ogóle zobaczmy, jak tam kampus sobie radzi. Bo on tutaj ma straszny problem co do ludzi. Nie wiem, co ja muszę sobie, żeby oni tutaj przychodzili. Mamy tutaj to podniesione dosyć już wysoko. Cały czas tutaj jakieś te nowe projekty wchodzą co chwilę, więc jest akurat to dobrze idzie. Ale czemu nie mamy ludzi, to nie wiem. Tutaj też ogólnie właśnie przegrywaliśmy na pływaniu i staram się, jak robię, tutaj mamy kartę, trochę podnieśliśmy, ceny do biletów też trochę podnieśliśmy, ale trofea, aktywne 1, czas trwania 2. Czas trwania 2? Okej, dobra, nie rozumiem trochę tego. Ale dobra, tak czy siak. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby tutaj bardziej przyciągnąć ludzi do kampusu. Powiedzcie mi w komentarzach. Poza tym, że Cities oczywiście się całkowicie znowu tnie. Bo tutaj edukacja jest całkiem nie za naszym mieście. Więc to na pewno nie jest chyba ten powód. Dobrze, ludzi sobie osiedlimy na razie tutaj po tej stronie. W takich blokowiskach ładnych. Ładnych, wspaniałych blokowiskach. Więc tak, to będzie pierwsze miejsce, gdzie was wrzucimy. Też zastanawiam, czy tutaj ja to zrobiłem. Tak, to zrobiłem to głupio. Jest źle to postawione. To może byśmy przesunęli tam drogę, żeby tutaj się tego więcej pobudowało. No, przesuńmy. Bo tutaj postawiłem to w ten sposób, jak się nie stawia. Czyli jedną kratkę im zjadłem do budowy. To jest ten głupi błąd, który da się zrobić, jak ktoś za mało gra z T-Scanners, a ja ostatnio rzadziej gram. Więc można powiedzieć, że już gram za mało właściwie. No i jakoś tu można zrobić właśnie. Ja zrobiłem dojazd gdzieś dotąd, to trzeba zrobić dojazd gdzieś dotąd. Bo przy dużych drogach tak niestety to działa. No i prawie przejedziemy teraz obok tego, ale te kamyczki chyba i tak nie przeżyją zbyt długo. Dobra, to tak, tutaj... tutaj dajcie się budujcie. I biura tutaj oczywiście też. Dalej, nie aż tak dobra. A nie, teraz też coś zepsułem. Chyba było dobrze. Czekaj. To mi się pokićkało, że to jest źle wygląda. Było dobrze, a ten zepsuł to jest już nie dobrze. No dobra, to jednak zwracam honor, dobrze to zrobiła widzonosz. A mi się to tutaj teraz coś po prostu stwierdziłem, że może jednak nie, a może jednak tak. No i teraz kiedyś źle. A ty znasz dobrze myśli, cały czas. Od razu od samego początku on to już dobrze wie. Jak to powinno wyglądać. Dobra, to tak miałoby wyglądać. I tutaj jest nasza duża droga. Nie. Ona jedzie prosto. Tak, tutaj dotąd. Tu nie ma oczywiście świateł, tu też nie ma świateł i tutaj ona się jedzie dalej. Tak, i ją pociągnijmy sobie tutaj już prosto przez to. Tak, będzie prościej. Dziś byśmy się zajęli jakąś komunikacją, byśmy może tutaj dociągnęli. Bo nasz kampus wydaje mi się, że może chcieć jakieś pociągi ludzi z zewnątrz, a dojazd do naszego miasta z zewnątrz jest co najmniej, jakby to powiedzieć... No nie jest to takie dla mnie w 100% pewne, że do tego miasta da się dojechać całkowicie bezproblemowo. Dlatego nad tym się zastanowimy. No ma, wydaje mi się, że gdzieś tutaj... Tak. Co ja zrobimy dookoła tego rondo. Tak, coś czego się nie robi nigdy. Normalnie. Czyli rondo dookoła kamyczka. A taki ładny kamyczek to wyjdzie. To nawet by można. Niby jest dobrze, a jednak jest źle. Tutaj chyba za wcześnie to. Nie no, bo jak tutaj skręcimy już, to już jest niedobrze. Nie ma tak.
Wygląda mi to, że to jest na takiej zasadzie chyba niestety. Chyba, że to pomniejszymy jakoś. Jakoś dziwnym trafem. Okej, dobra, to wydaje mi się, że to stąd trzeba pójść. Tak, tutaj. Dobra, nie, to tak nie pójdzie. To nie da się ustawić tego idealnie, żeby to ładnie wyglądało. No to dobra. Dobra, almost good as not good. Więc jest wspaniale. I tam sobie po prostu zrobimy na razie. Tylko musimy zrobić, żeby to się nie rozleciało. Po tym jednym moim dotknięciu. No, powiedzmy, że zrobimy coś takiego. Coś takiego i teraz to podłączymy do tego. Okej, dobra. No i tu mamy dojazd. Tylko tak, to musi dojechać z innej strony. Co się tak, tutaj to przebudujmy lekko. Poczekaj. Stąd sobie zróbmy o dojazd. Żeby było, że wszystko ładnie wygląda, nie? Tutaj jak samo sobie przebudujmy to i tutaj ma być, musi być, nie ma być, tylko ma musi być. Z innej strony jeszcze tu jest. Tak, to po prostu takie sobie, takie coś, jakaś odmiana dla biur, tak? Leciutka. No i tam też trzeba to jeszcze przebudować, tutaj tą część. O. I tu będziesz dojeżdżać sobie stąd. I git. Więc jest dobrze zrobione teraz. Tu sobie będziesz dojeżdżać. Tam tylko zrobimy tak, żeby nie, w ogóle nie wpływało na ruch. Za pomocą czegoś, co już wam tłumaczyłem, że to jest jeden z najlepszych bloków. Jedną z najlepszych rzeczy, które dodali właśnie ściskając, nazywa się to oczywiście płot. Ponieważ dzięki płotowi możemy dokładnie zorganizować. Można tak samo robić to ze ścieżką, co nie? Ale ścieżka jest większa. I czasami ona jest za duża na niej, do niektórych miejsc. Natomiast płot, proszę bardzo. Ładnie, prosto i idealnie to potrafi zdzierżyć. No, tylko tutaj akurat trochę źle nam się weszło. Więc jeszcze raz to sobie zrobimy. A mianowicie. No, on niestety też jest... On też niestety ma jakąś tam swoją wielkość, więc to też jest na minus. Ale i tak na pewno mniejszą niż ścieżka. No, to już nie wygląda aż tak tragicznie. Dobra, jest tutaj całkiem nieźle. Teraz sobie zróbmy to samo po tej stronie. Nie po tej, tylko po tej. Bo po tamtej stronie to będziemy później budować, więc na razie. Na razie to tam nie musimy aż tak, bo jeszcze w to wchodzić. Dobra, no i powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Teraz tylko to przebudujmy, aby wyglądało od dobrej strony była droga. Okej. I jak dla mnie jest ładnie. Tu sobie zmienimy kierunki. Nawet w dobrym kierunku się ustawiło, to jeszcze lepiej. I zdajmy sobie, żeby się mogli budować tutaj. Tu, tu, dalej można włączyć. Tu i tu. I oczywiście światła won. Mhm. Tutaj były domki. Tak, tu były domki. Tutaj wrzućmy, żeby były z powrotem domki. I z tej strony, tak jak mówiłem, od tej drugiej strony, w sensie tak, tutaj ma być ten węzeł drogowy, więc ja nie chciałbym tu tak blisko tego nic budować aktualnie. Bo jeszcze nie wiem, jak on będzie dokładnie tutaj cały przeprowadzony. Bo jeszcze go nie narysowałem, w skrócie. Ale nad tym pracuję. Więc jak już będę mieć jego plany, to tutaj faktycznie będziemy śledzić. Nad nim już tutaj pracować, natomiast póki co faktycznie sobie to zrobimy dotąd. Dobra, tutaj dotąd, tutaj sobie zrobisz przejazd, owszem. I proszę bardzo, ładne będzie podłączenie tutaj. Won, światła. I dajmy, żebyśmy mogli już tutaj budować. Na razie w takim miejscu, później tutaj tych ludków budujemy jeszcze w innym miejscu. Mam na myśli, że gdzieś tutaj to wszystko to będzie jakiś nowy ten handel. Wszyscy mieszkańcy. Tak, ogólnie mamy tutaj, tak bardzo idziemy, żeby to trochę inaczej wyglądało niż to wygląda normalnie. I tą część wzgórza będziemy zamieniać w takie domki, żeby tutaj też właśnie sobie podbić populację, a nie do końca jakąś dużym kosztem. Czyli w sensie nie zdobywając nowych terenów. No, sądzę, że to powinno być dobre. Ciach, ciach. Ciach, ciach. I ciach, ciach, ciach.
Dobra, tutaj to dorzućmy, tu dorzućmy, tu dorzućmy, tu dorzućmy, tu dorzućmy i tu dorzućmy. Dobra, no to na razie tutaj taki kawałek mały możemy tam już powoli to przemieniać. Dobra, zaczyna robić się noc. W ogóle na bardzo wolnym czasie graliśmy przed chwilą. Zmienimy to. Mhm, i tutaj widzę, że jedzie właśnie nasza autostrada. Na razie tu jest trzypasmowa, bo tutaj nie ma zjazdu jeszcze. Tylko za chwilę trzeba mnie tutaj doprowadzić. Jak dobrze mi się wydaje. Tak, ta autostrada tutaj będzie dalej jakoś tam skręcać jeszcze. Nad tym jeszcze nie pracowałem. Mam na myśli, że ona tutaj będzie, część będzie dojeżdżać tutaj. Bo tak, bo na pewno musimy kupić ten kawałek ziemi, ale mieliśmy kupić też pociągi dzisiaj. Powiedz mi, gdzie są te pociągi. Bo tak, statki te mamy naprawdę całkiem nieźle tutaj zlokalizowane. A pociągi, to gdzieś one były, jak taka autostrada jechała. Gdzie to było? Bo tam jest... Tam jest autostrada. Pamiętam, że gdzieś się idzie. Tutaj są, okej, okay, są obok. Poczekaj. To się ciągną. Wydaje mi się, że jak kupimy te kawałki terenu, będzie dobrze. Sprawdźmy. Tu są pociągi i tu są pociągi. Pokaż mi ten teren jeszcze raz na mapie, bo widzimy lepiej. Ten bym bardzo chciał kupić, bo mam tam trochę lądu. Ale z drugiej strony ten też byłby fajny, bo byśmy mieli te górki, pociągi. Ile możemy jeszcze kupić tych kawałków? Bo mamy... Mamy cztery już. I tak. I cztery jestem tutaj faktycznie w stanie rzeczywiście je wykorzystać. Plus piąty ten. O, jakim cudem jak tutaj szedłem. Ej, można wchodzić za? A, to mi pokazuje dokładnie, które mogę kupić ewentualnie jeszcze. O, ten jest najlepszy. Czy jeden z lepszych. Z drugiej strony tutaj też jest fajne takie... A nie, tam nie możemy dojść jeszcze tego. Tu jest niezły. Taki całkowicie pod zabudowę. Dobra, to na razie póki co zakupimy sobie... Czekaj, tu nie ma pociągu. Tu są pociągi. Ten kawałek, ponieważ on będzie trochę lepiej mi tutaj insynuować. Nawet na razie mam wstępny plan, który kupować kawałki ziemi. Po prostu nie będziemy wchodzić może w tą stronę. Ale zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się oczywiście potoczy. Więc póki co, żeby po prostu nie robić sobie ściemy, to kupimy. I tutaj gdzieś powinny być nasze pociągi. Tak, bo statków nie mamy jeszcze, co nie? Nie mamy statków. Coś mamy promy, tak? Więc w teorii... A, bo tutaj te fabryki sobie zrobili taki gole. Fajny plan. Tak nawet bym powiedział, że to jest całkiem ładnie, tutaj to sobie zrobili. Mamy teraz od tej fabryki sobie pociągniemy. Tu sobie zrobimy tunel, który niby będzie jechać tamtędy, a tak naprawdę tutaj będzie jechać gdzieś tędy. Tak, i tu mamy naszą wysypkę na jedną to. Ten kawałek ziemi oczywiście wiecie, że my go kupimy, tak? To jest po prostu kwestia czasu. Mamy trochę tych górek, ale tych górek i tak nie możemy niestety kupić tych dalszych. Natomiast wy nie macie kawałku, trochę wody. Nie wiem czemu, bo przecież tutaj... A. Bo już trochę wyszedłem poza z tego co widzę. A, i nasze bambaje zwaliliśmy, tak, zapomniałem. Tutaj przestawialiśmy wszystko i właściwie zapomniałem o tym, że tutaj je rozwaliliśmy. No. W przeciwnym kierunku. No i teraz mam już powinny działać w teorii. Mhm. Biura też tutaj dajmy, żeby się budowały dalej. O, w tym rejonie. Tak, ludzie się też chcą budować. To jest... I dobrze, i niedobrze. W sensie tak, tutaj jest ta autostrada. I do tej autostrady będą te biura, tak? Później już nie. Skończył się nam rok szkolny. Akademicki. I mamy coraz mniej tych ludzi, więc dlatego ten pociąg jest nam dzisiaj potrzebny. Premię za wymianę studencką nic. Okej. Okej, dobra, prace naukowe jedna. Studentów nam ubyło i atrakcyjność kampusu plus jeden, dobra. Połącz kropki. Wizualny przewodnik dla ludzi, którzy chcą perfekcyjnie zaplanować podróż komunikacją miejską. O, fajne. Jakiś mamy trofeum, kolejny zdobyte, fajnie.
Nie pokazuj ponownie, nie, na pewno nie. Dwie imprezy toga party. Efektem studenckiej zabawy była niska frekwencja na podanych zajęciach. Osoby dysponujące na... Odsypiające na trawnikach oraz świeży narybek dekorujący posągi na terenie kampusu. Pracownicy utrzymania. No oczywiście to jest tak samo. Dobra, te dwie togi tego jad party to już mieliśmy jakiś czas temu. No i już prąd nam zniknął. A to czemu? A no tak, bo mamy problem z prądem, zapomniałem o tym. Na razie sobie może elektrownię jakąś w sumie właściwie rzeczywiście postawimy. To jest 90, ale nie wiem, że ona się w 100% przyda. Więc weźmy do tego i sobie to zmniejszmy, no do 90 to spokojnie mogę zjechać tu. Będę się okazać więcej pieniędzy. Ale na mazę, zajmijmy się pociągami. Bo tak, najlepiej byłoby gdzieś tu obok kampusu postawić stację, ale wiem, że to jest ogólnie wykonalne. Dlatego stację postawimy sobie tutaj nad wodą, więc będzie blisko już tego kampusu. Tak? No powiedz mi, że nie. No, drogę sobie zaraz przestawimy tak, żeby mi tutaj pasowała. Natomiast właśnie sobie pociągniemy stąd tam połączenie. Tutaj cały czas nie mam nazwy dla tych, jakby coś. Jakieś pociągi towarowe też sobie tu wrzucimy. Więc się zastanawiam, czy postawić tu taki dworzec, czy taki podstawowy, czy pójść na bogato i zrobić z koleją jednoszynową. W sensie mam na myśli. Mamy już koleję jednoszynową w teorii. I postawić węzeł przesiadkowy z metrem, który kiedyś się pojawi w tym mieście, i koleją jednoszynową po to, żeby zrobić im tu połączenie na tą drugą stronę. No jest to pewnego rodzaju pomysł, żeby puścić tam kolej jednoszynową. Chociaż z drugiej strony kolej jednoszynowa to jest najbardziej głośna właśnie rzecz, jaka może być. Ale chyba tutaj na plaży byłoby to dobre takie połączenie, żeby coś takiego postawić. Przy okazji jest blisko stadionu, więc wiecie. No ma, to sobie to zróbmy tutaj. Tak, wyłamy na razie tutaj to połączenie. Tą drogę. Zróbmy sobie tutaj oczywiście, żeby to... Ładnie tutaj dojechało, kawałek prostej dla budynku do postawienia i tutaj będzie sobie wykręcić znowu. No ale to całkiem nieźle. I powinno to dać się postawić. A nie, teraz trochę za daleko odjechaliśmy. Dobra, to może to i to wybórz. Tak, wiem, że tam jest ta ścieżka, zaraz ją po prostu przebudujemy, będzie lepiej. No, może w ten sposób. No, teraz odnać postawię. W sensie jest tutaj ta woda, tak? I tutaj trzeba nie zrobić owszem wał, ale no. Ale no Sigis, no to tutaj chcę postawić, tak? Więcej plaży. Okej, nawet się całkiem ładnie odsunęło. I nie wybuchnęło. Świetnie. Proszę bardzo. Nasz budynek został postawiony. Sobie wyrównamy do niego tutaj teren. Na plaży tak ładnie, tutaj luksusowo bym powiedział, wręcz postawiony. No, bardzo ładnie, bardzo zacnie. Prąd masz już dociągnięty, teraz jeszcze tylko wodę od tej strony, nie od kampusu. Tutaj sobie dociągniemy tam dalej, dobra, i tutaj sobie dociągniemy. Do ideału. No i całkiem ładnie. Tak w ogóle, czy my... tego prosto. Zastanawiam się, czy można robić kręte rury, ale to byłoby już chyba przegięcie. No i stąd będzie sobie właśnie nasz pociąg. Tutaj będzie się zjeżdżać na całe te nasze miasto. Aktualnie taki jest plan. W sensie później będzie przyjeżdżać stąd ten pociąg, tak? Ale póki co, ponieważ tutaj tak prawdopodobnie nic zbytnio nie będzie. Chociaż stąd można byłoby w sumie puścić pociąg. W sumie, rzeczywiście nie jest zły pomysł, ale to będzie już na metro wyszło. Stąd będzie jechać pociąg tutaj, dama. To może być plan. To rzeczywiście jest całkiem niezły plan, żeby pociąg puścić tam. Tak, tutaj mam trochę dużo tej plaży, żebyśmy mogli nawet zrobić jakieś ładne tutaj połączenie tutaj. O, i żeby tutaj sobie równo ten pociąg właśnie tutaj wjeżdżał w skałkę i tutaj po prostu w dół. No, to jest nawet całkiem ładny pomysł. Dobra, tutaj sobie zrobimy taką górkę, żeby miał po prostu w co wjechać ten pociąg, dobra. I ten pociąg będzie jechać tutaj sobie i tu będzie wjeżdżać.
No, i bardzo ładnie to wygląda. Natomiast póki co do tego tutaj będzie po prostu takie podłączenie. Właściwie byłoby miło, gdyby to zrobić od tej strony, tutaj po prostu tak tędy ten pociąg jechał. Bo by to już wyglądało bardziej realnie. No to zróbmy na razie to bardziej wersję realną. Czyli, że jedziesz sobie niby tutaj. Tu kiedyś będzie to połączone, tak? Tylko na razie jeszcze go nie ma. I tutaj sobie jedziesz po prostu na razie zjeżdżać w dół. I po prostu wykręcać i jechać tutaj wzdłuż ten, tak na to z... Tak, na to z Multum Force zużyjemy, na ten sam tunel. Żeby to ładnie wyglądało, ale nie problem. A już widzę, że całkiem ładnie tutaj nim zjechaliśmy. A my też idziemy jak najmniej głęboko, żeby jak najwięcej oszczędzić pieniędzy. Dobra, no i tutaj sobie zróbmy jakiś ładny zjazd. Znaczy, bo tutaj nie chcę tego psuć, tutaj tego, co tak to ładnie wygląda, a to ładnie wygląda. Siu. Proszę bardzo, i stąd sobie tutaj zrobimy jakieś podłączenie z tym. Tutaj możemy zejść poniżej zera pieniędzy, ale wolałbym nie. Wyłącz linie pomocnicze, już nam zbędne są. Wyłożyliśmy kawałek tunelu i proszę bardzo. I tutaj dajemy sobie takie ładne podłączenie. I jeżeli dobrze zrozumiałem, to jesteśmy już podłączeni. Tu sobie dojazd. I proszę bardzo, nasze pociągi mogą tu w końcu przyjeżdżać. Mamy jakieś podłączenie. Tu już widzę, że coś jedzie. Natomiast tak, tutaj ta ścieżka jest podłączona. Natomiast to jest oczywiście, to nie tylko tak tej... A, no ma, już to postawił, to świetnie. To tak, możemy już to zakończyć. Nie. Jak, a mianowicie widzicie, to jest ta kolej linowa, co nie? Ona to będzie sobie oczywiście jechać dalej, prawdopodobnie. No bo tam sobie to kupimy, to na pewno będzie jechać dalej. Natomiast tu sobie zrobimy przystanek. Żeby to właśnie tutaj się zatrzymywało. To tak, ponieważ aktualnie nie mamy w ogóle pieniędzy, to na razie to jakby tak całkowicie w teorii postawimy oczywiście przy drodze gruntowej, tak? O pieniądze trzeba oszczędzać. No nawet możemy to tak go postawić. I nie wiem, czy tutaj on... Nie ten. No bo właśnie na ten trzeba postawić. I widzę, że całkiem nawet nieźle wejdzie. Tutaj go postawimy trochę wyżej, żeby ładnie wyglądało. Dobra, no i musimy poczekać na 15 tysięcy, a ponieważ dużo daliśmy na kadrę, właśnie, na kadrę. Jest! Ludzie! Jest! Pojawili się ludzie! Dobra, to obniżmy tylko kawałek i dajmy tutaj kolejny na inżynierię. I nie mogę przyznać, bo nie mam pieniędzy. Czy nie? Nie wystarczająco ileś pieniędzy. Pamiętam, ile kosztuje, ale... Ale dużo. Dużo niestety kosztuje. 50 tysięcy chyba. Chyba tak. No ma, to może będzie jeden rok akademicki bez tego. A, na pewno się ludzie pojawili skądś. Czekajcie, czy my spadliśmy z poziomu? O Boże, nie! My spadliśmy o jeden poziom niżej. Tego nie wiedziałem, że da się spaść o poziom niżej w dół. Bo jest poziom 1. Dlatego jesteśmy na takim dobrym poziomie. Bo jest reputacja nieznana. Okej, dobra, czyli rozumiem, że da się iść w dół. Przynajmniej się zrobić na akademickie. Nie wiem, jak on kosztuje. A, ma 80 tysięcy. 50 tysięcy kosztuje. No. Na rzemiosło już poszło, dobra, już nie będę to rzemiosło. Pociągi, tak, pociągi jedzie pociąg zaleka na wszystkich, czeka. Dobra, to mamy pierwszy pociąg, świetnie. I postawmy sobie tutaj nasze te przyłączenia. Tak, żeby po prostu mieć tutaj jakieś podłączenie komunikacyjne. Dobra, trzeba będzie to tutaj pokombinować trochę. No i widzę, że na to będzie całkiem nieźle, trzeba mi pokombinować. Pierwsze co, to trzeba to wywalić. Czy na tym się przejedziemy? Czekaj, ja to postawiłem w i nie mogę dalej tego spuścić?
Okej, okay, chyba że będzie tak wysoko jechać. To mogę. No ale widzę, że i tak by się przydało to wcześniej do końca zrobić, żeby się zaczęło wykręcać. No, zróbmy sobie, żeby tutaj już było na takim wysokim poziomie. Bo ja nie wiem, czy to w ogóle da się tutaj wykręcić go aż tak. Nie, nie da się. Musimy tutaj coś opatentować. Chyba nad tym budynkiem nie musiało być. No. Ten budynek tam tu... Co to jest w ogóle? To jest stołówka, czy co to jest? Świetlica, świetlica! Ty tu jesteś kompletnie nie po drodze. Tak, jeszcze oczywiście jest noc, więc jest... Dobra, na razie dajmy sobie to. Czekaj chwilę. Dobra, no to może sobie puśćmy to... No, przejedź górą. No dobra, trochę niżej. No, ale te słupy akurat bardzo mi się podobają, więc... No, to dajmy sobie, żeby tutaj jakoś on tak mniej więcej na takim poziomie jakby tutaj już był. I stąd sobie zjedziesz tu w dół. No tą ścieżkę niestety trzeba będzie jakoś przebudować. No to teraz zacznijmy od tej ścieżki, bo o tej ścieżce zapomniał. O bambaja, który tam też trzeba jeszcze naprawić, to nie zapomnę. Tutaj. Dobra, to zrobione. Tutaj podłączenie jakieś to zróbmy normalne, no to granie taką jak teraz postawiłem, bo wiadomo. Wiadomo, by się chciał to jakoś ładnie tutaj postawić. Proszę bardzo. Tak, tu mamy naszą tą kolej jednoszynową i właśnie nad nią się jeszcze zastanawiam, co by tutaj z nią zrobić, żeby ona stąd jakoś mogła ładnie wyjechać. Ale no nie wiem. No nie wiem. No ma to... A, i bambajem trzeba powiedzieć. Bambaje w teorii się po prostu podłączy. Tutaj. No właśnie. Dobra, no to akurat działa. To mamy połączenie tutaj już koleją linową teraz z tym, naszym dworcem. Natomiast reszta. Tak, ludzie się chcą budować, to jest ewidentne. Trzeba postawić im tutaj dworzec, tak? To jest pewna rzecz. Nasz przemysł by się przydało rozwinąć, ale tutaj akurat go nie mamy zbytnio. Tak mi się wydaje. A to zróbmy sobie jakiś tutaj mały przemysł na razie na takich gruntowych drogach. Po prostu żeby był na tym lesie. O, co nie? To jest mój nasz taki plan. Dobra, no i dajmy tutaj ten las. Proszę bardzo. Nie, bo Windows tutaj nie wchodzimy w tym mieście. Chyba, że mamy coś co bardziej mi da zyski, czekaj. Jest blisko. To jest ropa, ale to jest ropa do Industries. No to nie, to nie. No dobra, no to i dajmy tutaj jakieś podłączenie drogowe. Jakieś podłączenie, dobra, mam pomysł na jakieś. Naciskaj na te jakieś podłączenie. Tutaj jest, prawda? Co nie? Cyk, cyk. I tu będzie cyk, cyk. I tu będzie cyk, czekaj. Cyk. No, mamy pierwsze podłączenie jakieś. Natomiast drugie podłączenie tutaj wjeżdża. Najpierw by było puścić to gdzieś stąd. Dobra, tutaj mamy takie jedno. Tu sobie dajmy drogę. A no jednak, idzie tak do góry. Ale to bardzo mało nawet. No nie, zróbmy, żeby tutaj to wykręcało trochę, ale o. W tym kontekście. Dobra, no i nie jest aż tak źle. Tak jak zrobimy sobie normalnie, żeby to wykręcało, to będzie wyglądać. No nie, no. Dobra, to całkiem nieźle wygląda. Teraz tak. Ci zaczyna zastanawiać jak jechać i po chwili stwierdzam, ok, dobra, jest jak jechać. No i tu sobie dajemy na razie takie plastry oczywiście tego przemysłu leśnego, żeby po prostu tutaj cokolwiek było i żeby to było jak z tego skorzystać. Więc na razie zaczniemy sobie od czegoś tutaj takiego
Chciał po prostu tutaj to zrobić. No i no, wychodzi do takiej krzywy trochę. Dobra. I stąd sobie zawsze zrobimy nasz zakręt. Tutaj, czekaj, czekaj. Tak. Tak. Dobra. I tu pod tym nie przejedziemy, rozumiem? No nie przejedziemy. Możemy zrobić sobie takie podłączenie. Nie, oczywiście takiego podłączenia nie będziemy tutaj robić. Stan sobie z moim podłączeniem tutaj. O, coś takiego i... Czekaj, tu stąd i tu stąd. Dobra, no to powiedzmy, że jest całkiem nieźle i dajmy, żebyście się tu mogli budować. Jak dzisiaj się tutaj... Dzisiaj właściwie to ten odcinek już się skończył, tak? Bo on już trwa 30 minut. Więc ja już go kończę właściwie. Na razie dajmy tutaj sobie podłączenie. I zróbmy tutaj drugą jeszcze tą warstwę. Po to, żeby właśnie wykorzystać tam te części. Mam te drugie podłączenie. I zobaczę tylko, co z tą koleją będę szynował. W sensie dzisiaj nie chciałbym jej budować. Ale tego chcemy jakoś już wyprowadzić tak w miarę sensownie. No wiecie, o co chodzi. Okej, dobra. Nie, widzę, że coś nie chce mi tutaj załapać. Tak, tutaj ładnie załapało. Tutaj też jest w miarę ładnie. I tutaj będzie sobie dojeżdżać. O, na razie dotąd. Świetnie. I tutaj miał być zjazd, więc tu będzie zjazd autostradowy w dół. I stąd miało być podłączenie, więc też je dobimy. Wyłącz kontu... nie, to wyłącz kątówkę. Okej, wyłączyliśmy, to postawiliśmy. Prąd, chcecie prądu na pewno, bo właśnie widzę, że chcecie prąd. Więc prąd sobie wam puścimy od tutaj od dołu. Chyba, że nie przejdzie pod tym. Powinien przejść, ale dobra, niech ci będzie, że już nie chcesz. Czasami możesz nie chcieć. Ale tylko czasami. Tutaj, stąd. Tutaj. No a to po drugiej stronie, bo tutaj jakieś te kamyczki są. To jeszcze raz. Stąd jedziesz sobie tutaj, bo jeszcze muszę Linusy dzisiaj nagrać dla was. Więc byłoby miło, gdybym z... No. Ciach, ciach. I... Ciach, ciach. No a tu macie dojazd. Stąd tutaj też macie dojazd. I oczywiście wodociągi warszawskie. Wodociągi akademiki już do was idą. Z ogrzewaniem w pakiecie. Na bogato. Tu to nie ma jak, na bogato. I dajmy, żebyście się tu mogło was więcej budować. Komunikacja, jaka tutaj do nich będzie dojeżdżać, to będzie pociąg. Pociąg PKP. Na razie jeszcze nie wiem, jaki pociąg. Ale prawdopodobnie zastanowimy się. Możecie pisać w komentarzach, czy mamy tutaj puścić pociąg szybki o końca marzeń, czyli pociągi takie, czy kolej jednoszynowa. O, pusty już jest. No to świetnie, to z powrotem do działania. Tu widzę, że są, się robią korki. A, bo tu jest ten przystanek, który jest podwójny, no tak. A tutaj nie wiem, chyba jedna linia jest trochę przepłacona. Tylko która? Tak, tutaj dużo jeździ, ale tutaj dużo z niej korzysta, z tego co widzę. No, trochę zmniejszymy ten użycie, bo to jest jednak zbyt duża. Wygrana. Świetnie. Mamy 4 wygrane, ładny łączny zysk, a tutaj w koszykarskiej... Oj, przegrana, na równo wyszło. Ale i tak ładne zyski, więc to trzeba, to się liczy. Dobra, wiecie co? Może i odcinek jest już długi, bo jest długi. Ale bym chciał skończyć tutaj, żebyśmy nie byli na, jako nieznany akademik, w sensie tutaj ta szkoła, a na jakimś poziomie wyższym go. Więc to tak. Więc na tym już poczekajmy. No poza tym byśmy zobaczyli jakiś pierwszy podmiot, gdyby do nas przyjechał. Na razie to ja widzę zapowiedź. O, jest, jedzie, pierwszy pociąg do nas. Jedzie pociąg za lekarz. A ma, to już dzisiaj mówiłem. Aha, ładne są też popyty na ludzi i te inne rzeczy.
Więc tak, handel to nie wiem, gdzie teraz wybudujemy. Mieszkańców tutaj trochę budowaliśmy z tej strony i właściwie możemy ich tutaj dorzucić jeszcze od tej strony. O, proszę bardzo, budować się. Budować się. I to wam jeszcze powinno trochę pomóc. Jestem wyciąg. Oj, oj, oj! Wjechał już. Tak? Tak. Jedzie naszym wspaniałym tunelem, nie jesteś. Dwa pociągi jadą! A to dama, to również przegapił tego. Chodź. Ładny, pełen jedzie. Do węzła przesiadkowego. To też nazwa dla stacji pierwszej. Możecie pisać, bo chcę też zmieniać nazwy dla właśnie tego typu budynków. Okej, okay, i dojechał. Ludzie też czekają już tutaj, widzę na dworcu. Ile ludzi z nim pojedzie też? 27 osób. I pełen pociąg, proszę bardzo. Wszyscy do akademików, proszę bardzo. Zapraszamy was bardzo. No zobaczymy teraz, gdzie oni myśli. Właściwie. Pokaż mi to. Bo jedzie już drugi pociąg. Drugi też jest rozumiem pełen, co nie? A, drugi trochę mniej. A i tak jest całkiem nieźle. Zobaczmy. Część idzie oczywiście do kolei linowej. Na to było do przewidzenia. Część idzie tutaj, widzę, na Bambaj dociera. Aż tak daleko. Czyli za jednak ten szlak Bambajowy jakiś ma tam sens. Tak, i zawsze idzie do Bambaju, albo tutaj do tych parków poniższych. Czyli do uniwersytetu niestety mało kto z nich idzie. Może Bambajem będą wjeżdżać. Może tak. I może to jest rzeczywiście najbliższy Bambaj. Ale no nie wiem. Nie wiem, nie wydaje mi się trochę. Powiedziałbym, że trochę mi się nie wydaje. Natomiast jak już tutaj widzę, że tak oni z tego korzystają, tylko dorzucimy jedną rzecz. To się załaduje oczywiście. No to trzeba chwilę poczekać. Ścieżka Politechniki, nie. Ścieżka ZO, to też nie to. Ścieżka dekoracyjna z tego. O, lagi. Dobra. Świetnie, dawaj tutaj. Ale się laguje. No, już idzie. Tak, i tutaj sobie zmienię takie dojście. Taki skrót. Kurczę, straszne są lagi. Mogliby zrobić jakąś tam aktualizację poprawiającą to, bo to się cały czas laguje, a to oni tego cały czas nie poprawili. Tak, i to zmienimy na taką normalną ścieżkę, tylko tutaj były takie lagi, że nie wiem, jak tego zmienić nawet. O, z oświetleniem. Będziecie mieli krótszą drogę. No, ale tu widzę, że jest tam naprawdę... Oni na mecz idą! Idzie do toaleta. Ale oni są ewidentnie... Czekajcie. Podejdźmy sobie do nich. Oni są, zobaczcie, ewidentnie upoubydani w strój naszych akademików. Zobaczcie, nie no, są wszyscy niebiescy. Oni idą, proszę bardzo was tutaj. Mogę wam to zagwarantować. Oni wszyscy idą na mecz. Oni się tutaj ładnie do naszej reprezentacji poubiedali. Gdzie będzie teraz mecz? 21.11.2029. Nie, to nie tutaj. Chyba mają, jadą tutaj aż. Tak, jadą tutaj teraz wszyscy. Oni tutaj tym Bambajem, no to nie, to musimy poprawić komunikację. Bo jeżeli faktycznie oni aż tak daleko jadą, to to naprawdę się im nie opłaca. No ma, poczekajmy tutaj, przyspieszmy to. Żebyśmy do tego dobili. I będzie heja. Tak, jak tutaj mamy taki kawałek techniczny na aktualnie, to my tutaj techniczny dorzućmy sobie na razie recykling jeszcze. Dobra, jak to nasz przemysł? Cieszy? Cieszy się. Tak, tutaj obok tej drogi właśnie jeszcze musimy jakoś wymyślać coś sobie podłączenie inne. No ma, tu widzę, że trochę jest komplikuje życie ten nasz przejazd, więc my go sobie tutaj zrobimy na nowo, a mianowicie w ten sposób. Ja jestem pewien, że tutaj to wyjedzie. Tylko trzeba odpowiednio. Dawaj, dawaj, uwierz w siebie. Okej, jak to nie chcesz wjechać pod żadnym kątem? Wyłącz to i wyłącz to. Chyba rzeczywiście. Naba, nie wyjedziesz. Naba, nie wyjedziesz. Nie, to trochę kicha. To trochę kicha, bym powiedział. To przesuniemy sobie tą szkołę i będzie ten dojazd z innej strony.
No bo to tak nie może być, żeby była, żeby nie było podłączenia. Dobra, tu mamy to. Okej, okay, tu zróbmy, bym chciał zrobić podłączenie tutaj. Dobra, to sobie zróbmy prosto kawałek. Wtedy wymusimy na grze. Albo i nie. Albo i nie wymusimy, no ma trudno. Nie, to nie. Nie, ale to sobie zróbmy, to sobie też zróbmy. I tutaj sobie zróbmy oczywiście wjazd. Czego nam tutaj brakuje. Dobra, tutaj mamy to ładnie podłączone i stąd będzie trochę dłuższy, trochę dalszy, ale nie powinien być jeszcze tak się. No, ale ty nie chcesz stąd wyjść. A, no źle coś kliknę na samym początku. Dobra. No i mamy podłączenie teraz. Więc powinno być już całkiem nieźle. Tutaj mam tą naszą ścieżkę dobrową, więc proszę bardzo. I tutaj sobie zróbmy, żebyście mieli pas. Tak, tutaj jest całkiem nieźle to zorganizowane przez to, że tutaj... No, właśnie. To wygląda jak wygląda. Tutaj jest też niezły ruch przyspieszony. Tu byśmy mogli nawet to wyciszyć sobie. A to na pewno ich trochę uciszyło. Tam dalej nie, ale tutaj jest ogólnie całkiem nieźle. Właśnie, tutaj tą autostradę byśmy też mogli wyciszyć. Jak już o wyciszeniu mowa, to ta autostrada... Ona wręcz tutaj czeka. Na wyciszenie i na jakieś podłączenie. Tutaj mamy sobie taki dojazd. Póki co, proszę bardzo, taki dojazd. Czekaj, a stąd sobie dajmy. Czekaj, może taką wyjedziemy. Nie, no ma. Ta już obydwie tutaj dozwala. I oczywiście w przeciwnym kierunku. Dobra. No i tutaj trzeba nie zrobić dojazd do tamtej części, który zrobimy sobie wkrótce. Dobrze, no to tak, co jest z tą politechniką? Ile jeszcze tego roku akademickiego zostało? No ma, za chwilę się widzimy. Dobrze, jest, zbiliśmy kolejny poziom. Zbiliśmy kolejny poziom, ludzie! Jednak udało nam się. Dziwnym trafem, ja teraz tutaj kręciłem przy tym. Praca naukowa plus 1, studenci plus dużo. Dużo ludzi. Atrakcyjność kampusu plus 30. Nic nie robiliśmy w szkole zbytnio. Pomnik osiągnięć Politechniki 1 dostaliśmy. Klub Informatyka. Biblioteka Politechniki. O, to mi się podoba. Szkoła Turystyczna i Hotelarstwa. Sekcja dyplomów Politechniki. To. Będziemy mieli co stawiać w kolejnym odcinku. Co tam dalej? Skarpetkowy magnes. Produkcje na produkowane na indywidualne zamówienie magnesy przyciągają zagubione skarpetki. Wreszcie praktyczne, a zarazem stylowe rozwiązanie problemu, z którym od lat boryka się świat nauki. Oj tak, jakieś nowe trofeum. W bieżącym roku studenci wykorzystali ponad 9 tysięcy białych prześcieradeł do tkaniny imprez studenckich. Dużo, bardzo dużo. No to wbiliśmy kolejny poziom. Pora się dozywać. Ukończono rok studiów. No to dobra wiadomość. Mamy szkołę kolejną, ogromną. Tak, tutaj żeby nie było, ja tu postawiłem multum tych drzewek i tego wszystkiego. Tu tego nie będzie, tak. Tylko było po to, żeby tutaj ładnie wyglądało. No już widzę, że no właśnie. Że trzeba postawić tutaj nawet duży kloc. No i zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Pomnik osiągnięć Politechniki 1. Tutaj by ładnie wyglądał. Tylko nie można nic jeszcze kręcić. Stacja, sekcja dyplomów Politechniki. Duże to! Dobre. Gdzieś nad wodą to bym postawił. Powiem wam szczerze, to bym gdzieś nad wodą postawił. No. Może tutaj gdzieś to będzie wyglądać. I kolejny. Klub Informatyka. Taki powiedz, że to jest małe. Świetnie. To. Nawet bym był godzin postawić już teraz. Gdyby nie to, że no potrzebujemy więcej miejsca. A tutaj zrobiliśmy dorobiliśmy tą ścieżkę, to nawet... No, tutaj się zmieści. Znaczy bardzo, klub informatyka postawiliśmy. I biblioteka Politechniki, to chyba tyle. Bo jest tutaj fontanna Politechniki.
No to całkiem nieźle, mimo tego też nie jest aż takich dużych rozmiarów. I musi być w obszarze kampusowym. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w którym zrobiliśmy sobie pociągi. Kolej linowa dojechała aż tutaj. Co tu dużo, wbiliśmy kolejne puchary, nasz kampus trochę się rozrósł. Zaczęliśmy go inaczej, mamy w końcu nowy kawałek ziemi. Tutaj, no jeszcze na razie na nim nic nie ma, zbytnio nie ma. I co jedno z ważniejszych, nasz przemysł w końcu trochę odetchnął, bo mamy nową część przemysłu tutaj umieszczoną. Ale już w kolejnym odcinku rozbudujemy sobie nasz kampus, rozbudujemy sobie sieć kolejową w naszym mieście i będzie się działo. Może nawet metro nas napadnie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!